Wciąż trwa usuwanie skutków pożaru, do którego doszło w parafii świętego Floriana w Sosnowcu. 21 czerwca na miejscu pracuje prokurator, biegły z zakresu pożarnictwa i firma rozbiórkowa, która rozpoczęła ściąganie pokrycia dachowego. Prokuratura nie ma wątpliwości, że przyczyną pożaru była fotowoltaika, jednak na szczegółowe informacje w tym zakresie trzeba będzie jeszcze poczekać. Fatima Orlińska. Prokuratura rejonowa Sosnowiec Północ, która prowadzi postępowanie w sprawie pożaru, bada okoliczności, które mogły spowodować, że fotowoltaika zamontowana na dachu kościoła przy ulicy Bora Komorowskiego zapaliła się. Z raportu sporządzonego przez Straż Pożarną wynika, że pożar został zainicjowany przy panelach fotowoltaicznych. Konieczne jest jednak sporządzenie dwóch niezależnych opinii biegłych z zakresu pożarnictwa oraz instalacji fotowoltaicznych. Specjaliści mają badać sprawność paneli, które w czwartek z udziałem biegłego były demontowane z poszycia. Referent polecił zabezpieczyć dokumentację związaną z instalacją fotowoltaiczną i ewentualnie późniejszymi przeróbkami. Oczywiście to będzie przedmiotem tego postępowania. W tej chwili postępowanie jest wszczęte z artykułu 163 paragraf 1 podpunkt 1 w związku z artykułem 163 paragraf 2, czyli inaczej mówiąc niebezpieczeństwo pożaru spowodowane nieumyślnie, jest to zagrożone do 5 lat pozbawienia wolności. W tym wypadku prokuratura daleka jest od wniosków, że do pożaru mogło dojść wskutek celowego działania osób postronnych, jednak pod uwagę brane są wszystkie możliwości. Dziś na miejscu trwają oględziny, a ze względu na wysokość dopiero teraz można było rozpocząć demontaż instalacji. Decyzją nadzoru budowlanego kościół wyłączony jest z użytkowania, dlatego trudno wciąż oszacować straty. Oczywiście straty są ogromne, to widać gołym okiem, chociażby na zdjęciach zaraz po pożarze. Nie istnieje właściwie dach całkowicie do rozbiórki. Zniszczone zostało też wyposażenie kościoła wewnątrz, więc potrzeby są bardzo duże. Prosimy o to wsparcie zarówno modlitewne, jak i materialne. W tym momencie jedyną formą takiego wsparcia jest przelew na konto parafii. Ten numer konta znajdziemy na stronie diecezji albo na stronie parafii. Panele fotowoltaiczne na dachu sosnowieckiego kościoła zamontowane zostały w 2015 roku. Jak przekazuje kuria, ich budowa realizowana była w ramach projektu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, stąd trudno mówić o nieprawidłowościach. Specjaliści zajmujący się na co dzień takimi instalacjami wyjaśniają, że przyczyn podobnych pożarów może być wiele. Do najczęstszych zalicza się jednak błąd w podłączeniu. Jedną z częstszych przyczyn jest, jeśli chodzi o błąd instalatorów, źle zaprasowane wtyczki MC4 tak zwane. Powoduje to przegrzewanie się połączenia. Drugą rzeczą, tutaj nie patrząc na błędy instalatorów, może być też uszkodzony moduł, gdzieś tam niedolutowane połączenia na module. Instalacja fotowoltaiczna, tak samo jak każda inna instalacja, wymaga przeglądu. Pożar w Sosnowcu wybuchł 21 czerwca i jeszcze tego samego dnia prokuratura wszczęła śledztwo. Na razie przesłuchany w sprawie został przedstawiciel parafii, a po dostarczeniu przez proboszcza dokumentacji montażowej prokuraturze zeznania mają składać montażyści instalacji.